Ostatni słowa przed wyjazdem, Kuba? Kurde, dobra, idziemy po zwycięstwo. Last word? Cześć. Dobry, gdzie dojechaliśmy? Do Grodziska. Słońce piękne, pogoda wspaniała. To jest nasz tytuł. Słońce piękne, pogoda wspaniała. Wynik jeszcze lepszy. Wynik znakomity. Powiedz mi wynik. Masz 0-0, tu masz tablicę, proszę spojrzeć. A, dziękuję. Zerowa minuta jest aktualnie. A jeżeli chodzi o wspomnienia z tym stadionem? No, taki sam był wynik wtedy. Też 0-0? 0-0, no. Dzisiaj odczarujemy ten stadion. Musimy. I kontynuujemy serię meczu bez porażki. 11. Najlepiej zwycięstwem to. A jaką dzisiaj serię możemy osiągnąć? 11 mecz. Najlepszy w historii. Wyrównanie najlepszej serii w historii bez porażki. Hello. Yo. Dzień dobry. Dzieci stać się zadość. Bo wiesz, jak idzie, to nie zmieniamy. No wiadomo, czyli mogę zacząć. Dobrze Cię widzieć, Martin. Ciebie również. Jak dzisiaj? Piątkowe, fajne popołudnie, pogoda idealna do grania? No, pogoda. Nie ma złej pogody, tak szczerze. Na razie jest miłe popołudnie, ale trzeba zrobić wszystko, żeby było jeszcze lepsze. Żeby wieczór był lepszy, żeby majówka była przyjemna. Także gramy o 3 punkty. I myślę, że tak też będzie. Dzień dobry, panie Waldemarze. Nie, to chłopaki na wozie zaczęli liczyć, że już jest 6:30. Dzień dobry. Znasz tę piosenkę, co leci w tle? Tej nie, ale znam wiele innych. Nie znasz jej? Nie znam jej, pójdziemy co? Na Francję zdobyła mistrzostwo świata, to Jezus, ona jest o piłkarzach Francji. Wytnij to, dobra? Angolo Kanté. We'll be right back.
Masz panów, Martin. Świetny strzał, świetna bramka. Są strzały, są bramki, jak to się mówi. Z dwóch wahadłowych dwie bramki. Brawo, panowie. O, takie pół bramki. Brawo! Świetny charakter, Damian. Widać, pokazaliście dzisiaj naprawdę. Nie, jestem naprawdę mega dumny dzisiaj, bo ciężki mecz, kolejny wyjazdowy i prowadziliśmy 1-0, dostajemy bramkę. Prowadzimy później 2-1, dostajemy bramkę, można powiedzieć, z praktycznie jednej akcji jakiejś w drugiej połowie warty i kolejny raz się podnosimy. Naprawdę wielki szacunek dla całej drużyny, bo no wiele nas to kosztowało, tak? Też kilku chłopaków, wiadomo, jakoś już tam trochę odczuwamy truwy sezonu, z jakimiś kontuzjami się borykamy, ale wchodzą następni i naprawdę cała drużyna dzisiaj dała radę. Kolejny raz fajne zmiany. Chłopaki dają impuls, tak więc oby tak do końca sezonu, bo naprawdę super to wygląda. Walczymy cały czas i mam nadzieję, że na koniec będziemy się cieszyć. I tak uśmiechać jak ty teraz. Tak, no zostały przed nami, mówię, trzy finały i oby to do końca tak dobrze wyglądało. No teraz musimy odpocząć, zregenerować i w niedzielę kolejne ciężkie spotkanie, tak wiemy z kim gramy i myślę, że będzie dobrze. Jana, panie rzeczniku. Jana. Mówiłem? Mówiłeś? Mówiłem. Mówiłeś. Kto dzisiaj wygrał mecz? Piast JKS! Kto dzisiaj wygrał mecz? Piast JKS! Karol, z czym się kojarzy liczba 11? Z piłkarzami jednego zespołu na boisku. No wybrnąłeś całkiem. Ale możesz powtórzyć to, co mówiłeś wcześniej. 11 meczów bez porażki z rzędu. Tak. Wyrównany rekord klubowy w Ekstraklasie. Teraz walczymy, żeby go nowy ustanowić. No nie będzie łatwo, nie? Nie będzie łatwo. Z Lechem walczącym o mistrzostwo, ale... No zobaczymy, wszystko jest możliwe. Zobaczymy. Tymczasem żegnamy się z Wartą Poznań, a bardziej z Grodziskiem Wielkopolskim. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.